that we can come and sit at thy feet, as it were, and learn of our blessed Savior. Father, he is precious to you. He indeed is precious to us. He has redeemed us. He has reconciled us to you, Father. He paid the price for our redemption, a price that none of us could pay, and no one on earth could have paid but he himself. Father, you knew that. You knew what was required, the shedding of blood for the remission of sins. And Father, we have now been brought in to the family of God. We are thy children. We are sons because of the work that the Lord Jesus finished for thyself here upon the earth. Father, we come, as it were, children today. We ask that you would teach us, that you would speak to each of our hearts by thy Spirit, that you would be with our brother as he would bring forth your word to our ears, and to hear thy words, that the Lord Jesus would communicate in his sojourn here on the earth. He could say, Father, that the words I speak unto you are not mine, but they are from the Father. How wonderful that we have been brought in to such a place that we can hear thy word and know that it is true, because it is from the one who can say, I am the truth, and I am the way, and I am the life. What a joy for our hearts, Father, to enter in to such blessings that we have through our Lord Jesus Christ. Now be with our brother as he brings forth thy word. Speak through him, Father, and speak to each of our hearts. And we give thanks in Jesus' name. Amen. 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 Dzień dobry. Genesis. I would like excuse me, I've got to clear my throat. Otwórzmy księgę Tytusa. W Nowym Testamencie. Turn to the book of Titus, please, in the New Testament. Chciałbym przeczytać pierwszy rozdział. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przeobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawdowiernego syna, według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności.
Biskup bowiem jako włodarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej sprzeciwstawiają. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kretańczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karć ich surowo, aby ozdrowili wierze. I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Jak pewnie zauważyliście, jest to, czego wcześniej nie zaznaczyłem, list Pawła. Jest to jeden z listów Pawła. Jest to osobisty list Pawła. Nie był wysłany do zgromadzenia, ale był wysłany do brata, do pewnego młodego brata, którego Paweł nazywa prawowitym synem według wspólnej wiary. Kiedy on mówi to, prawdopodobnie oczekuje od Tytusa, że Tytus jest prowadzony przez Pana za pośrednictwem słów Pawła. Paweł przekazał odpowiedzialność Tytusowi. I to jest właśnie tak, jak powinno być, kiedy przychodzimy do poznania Pana Jezusa. Nie tylko jako naszego Zbawiciela, ale równocześnie jako naszego Pana. I w wyniku tego my rośniemy duchowo i zaczynamy nieść współodpowiedzialność, odpowiedzialność. I odpowiedzialność to nie jest coś, co bierzemy dla siebie, ale odpowiedzialność jest czymś, czym obciąża nas Pan albo obdarza nas Pan z nieba. My chcemy być odpowiedzialni, ale my lubimy być odpowiedzialni w tych rzeczach, w których to Pan w nas wzbudza taką odpowiedzialność. Paweł tytułuje sam siebie jako sługę Jezusa Chrystusa, jako sługa Boży, ale również jako apostoł Jezusa Chrystusa. On nie był apostołem jednym z 12 apostołów, ale on miał specjalny zakres służby, które otrzymał od Pana, i on był właśnie szczególnym apostołem, bo był apostołem dla pogan, apostołem pogan. Oczywiście Paweł miłował swoich własnych ludzi, w sensie rodowitych Izraelitów według ciała, i nawet byłby gotów oddać swoje własne życie lub
być odłączonym od Chrystusa, jak świadczy nam Rzymian 9 rozdział, byleby tylko przyciągnąć ich, to znaczy Żydów, do Zbawiciela. Byłby to gotów uczynić, byleby zbawić swoich ludzi, to znaczy rodowitych Izraelitów, aby poznali Zbawiciela, tego, który zmarł za innych, jedynego, którego warto poznać, aby poznali tego dobrego Pana, którego przed chwilą jeszcze w pierwszej części wspominaliśmy w czasie wieczerzy, aby poznali naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, Pan Jezus Chrystus, oddał samego siebie za nas. I jak wiemy, Bóg nie ma większego daru dla nas. Nie ma większego daru dla nas niż dar w postaci Jego własnego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I dzieło Pana Jezusa Chrystusa jest tym doskonałym dziełem, w którym Bóg Ojciec jest w pełni zjednoczony. W pełni zjednoczony przez Ducha Świętego z Synem. I On wskazał wyraźnie o Panu Jezusie, że to jest mój jedyny Syn. To jest mój Syn umiłowany, którym ja mam upodobanie. Ojciec wskrzesił Pana Jezusa trzeciego dnia z martwych. I Pan Jezus z martwych wstał. I jak my wszyscy dobrze wiemy, wszystkie osoby bóstwa były w pełni aktywne w czasie tego doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkie te trzy osoby bóstwa były, są aktywne w dziele naszego zbawienia. A Pan Jezus Chrystus przyszedł według proroctw. I znajdujemy tutaj, że Paweł nazywa siebie sługą Jezusa Chrystusa. A ten termin sługa znaczy po prostu niewolnik. On nie był wynajętym za pieniądze sługą. On był niewolnikiem. Niewolnikiem dla Boga. Niewolnikiem Bożym. I musimy tutaj sobie przypomnieć, że niewolnik w tamtym czasie należał do swojego własnego pana. Był własnością jak jakaś rzecz lub jakieś zwierzę, krowa czy koń, w taki sposób był własnością. Albo jak pies, był własnością jak pies. W pełni należał do niego. I niewolnik należał do niego. Pan Jezus nabył nas za cenę Jego drogocennej krwi. My faktycznie, rzeczywiście jesteśmy Jego. Jesteśmy własnością Pana Jezusa Chrystusa, który nas nabył. A to oznacza, że nie powinniśmy zajmować takiej pozycji, jaka nam się podoba, lecz jaka podoba się Panu. Prawdziwa wolność chrześcijańska to jest wolność do czynienia tego, co się podoba Panu. To jest prawdziwa wolność. Wolność do czynienia tego, co jest miłe Bogu. Jest to wolność do bycia posłusznym Bogu. I Paweł, niewolnik Boga oraz apostoł Jezusa Chrystusa. Przed nawróceniem apostoł Paweł był prześladowcą. On był zajadle straszliwie przeciwko imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Paweł, Szaweł, robił wszystko, co było w jego ludzkiej mocy, aby
prześladować chrześcijan, aby występować przeciwko Panu Jezusowi, aby występować przeciwko imieniu Pana Jezusa. Ale z łaski Bożej nawrócony został przez Pana Jezusa, nawrócił się w ciągu jednego momentu. Jak czytamy to w Dziejach Apostolskich 26, w rozdziale 26 Dziejów Apostolskich mamy dokładny zapis nawrócenia się apostoła Pawła. Oczywiście czytając Biblię jesteśmy dobrze zaznajomieni z opisem nawrócenia się Pawła. Dokładnie nawrócenie jest opisane w rozdziale 9 Dziejów Apostolskich. Później w rozdziale 22 jest ono opisane przez Pawła. Ono jest opisane w trakcie składania świadectwa przez Pawła przed rozsieczonymi Żydami. Z kolei w rozdziale 26 apostoł daje świadectwo przed królem Agrypą oraz przed niektórymi oficjelami, którzy towarzyszyli królowi Agrypie. I choć głównie korzystam z King James, mam też tutaj tłumaczenie Darby'ego przed sobą. W wersecie 9. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa. To, co zauważyłem w tych wersetach, przykuło moją uwagę dopiero kilka miesięcy temu. Ciekawe, przez wiele lat czytając Biblię, wcześniej tego sam nie zauważyłem. Jest tu napisane, szalejąc ponad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. Jak zatem widzimy, Paweł tutaj przed nawróceniem prześladował chrześcijan w wielu miejscach, w Jerozolimie, w Judei, w okolicy wokół tychże i zaczął podróżować do innych państw, do innych krajów, w tym celu, aby prześladować tam świętych. To widzimy tutaj, że jest to poza naszym własnym krajem w tym tekście. Prześladowałem ich nawet w innych miastach, po to, aby ich aresztować i przyprowadzić ich z powrotem do Jerozolimy. Co ciekawe, w tamtym czasie Damaszek nie był częścią Cesarstwa Rzymskiego, lecz był pod panowaniem królów arabskich. I mieli oni umowę między sobą, że jeśli jakiś Żyd zrobi coś, czego nie chcą arcykapłani, będzie możliwe wysłanie ekspedycji, aby aresztowała go poza Jerozolimą, poza państwem Judeą i przyprowadzi się go z powrotem do Judei, aby go tam sądzić. To jest powód, dla którego Paweł jechał do Damaszku. Jechał poza granicę swojego własnego państwa. I co ciekawe, to właśnie tego mężczyznę Bóg wybrał, aby był apostołem. Apostoł to jest ktoś, kto na własne oczy widział Pana Jezusa. Pan Jezus pokazał się apostołowi Pawłowi jako światło jaśniejsze niż jakiekolwiek światła, jakiekolwiek światło słoneczne i Pan bezpośrednio do apostoła mówił. Również czytamy wielokrotnie później, że Pan objawił się Pawłowi przy innych okazjach. Jest to apostoł Jezusa Chrystusa. W odróżnieniu do niego 12 rozpoznali to i podali mu prawicę na dowód społeczności. I to był czas, w którym
Najprawdopodobniej Jakub był zamordowany męczeńsko, ale podał Pawłowi prawicę, zanim został stracony, i potwierdził, że powinien głosić Ewangelię poganom. My zajmiemy się Żydami, a ty zajmij się poganami. I gdy apostoł Paweł był w wielu miejscach, gdy mógł spotkać Żydów w żydowskiej synagodze, zawsze apostoł zaczynał od żydowskich miejsc kultu. On miał takie nastawienie: Żydzi najpierw, a dopiero następnie do Greków. On miał Żydów cały czas w swoim sercu. I często w tych synagogach dochodziło do różnego rodzaju przepychanek i kłótni, ponieważ niewierzący Żydzi byli przeciwko Pawłowi, a jeszcze bardziej przeciwko Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w tym fragmencie wprowadza samego siebie, przedstawia się nam. Był czas, kiedy uczyłem się łaciny. Było to wiele lat temu. 3 lata łaciny. I wtedy nauczyłem się, że to byli rzymscy ludzie mieszani z Grekami, i ci ludzie czytali te listy. Oni nie mieli, tak jak my teraz, książek, bardziej nie mieli komputerów. To były jedynie listy pisane ręcznie. Czasem używali tabliczek glinianych. To była taka technologia, że wyciskano litery, gdy glina jeszcze była miękka, a później to zastygało. Czasem też używali papirusów pochodzących z zwierząt, ze skóry zwierzęcej. Także istniał w tamtym czasie papirus pochodzący z Egiptu. To były produkty wszystkie trochę podobne do papieru, mające jednak tę wadę, że nie są papierem. Ze specyfiki czy to papirusa, czy też tabliczek, wynikało to, że jeśli pisano list, to najpierw pisano imię, imię nadawcy. My natomiast imię nadawcy zazwyczaj piszemy na zewnątrz, na kopercie, w liście. Nie zawsze, niekoniecznie jest to wspominane. I właśnie dlatego list zaczyna się od słów Paweł. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Jak widzimy, wybranych Bożych. Bóg wybiera ludzi. To jest biblijny fakt. Bóg wybiera ludzi. Wy jesteście, tak, ufam, wy jesteście wybranymi Bożymi. Jako zbawieni, jako dzieci Boże, Bóg wybrał tych, których w swojej łasce zbawił. Bóg wybrał tych, których w łasce swojej chce zbawić. I Bóg zaznajamia tych ludzi z Ewangelią. Ci ludzie zaznajamiani z Ewangelią odpowiadają na tę Ewangelię. Są pociągnięci przez Ojca. Dziękujmy Bogu, że Bóg wybrał. Niestety obecne systemy chrześcijaństwa rozbudowanego o tradycje są bardzo daleko od prostej wiary, takiej jaka jest przedstawiona w Słowie Bożym. Są dalekie od prostej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. My mamy wiarę, z której świat nie zna. Jeśli mielibyśmy mówić o chrześcijaństwie dzisiejszych dni, ono jest całkowicie różne od prostej wiary w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. W chrześcijaństwie są budowane wielkie kościoły, są budowane wielkie organizacje, są czynione wielkie przedsięwzięcia, w których mechanizmy są całkowicie niezgodne ze Słowem Bożym. Są stosowane niebiblijne kryteria dobierania liderów. Słowo Boże, Biblia jednoznacznie przedstawia nam, kogo Bóg chciałby widzieć jako odpowiedzialnych liderów w chrześcijaństwie. W służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Prawda i pobożność muszą iść razem i mogą iść razem.
Nie mamy czegoś takiego jak pobożność bez prawdy, a z kolei prawdziwie pobożna osoba chce chodzić w prawdzie i może chodzić w prawdzie. I apostoł Paweł mówi w nadziei życia wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać. Jana 3,16 mówi nam, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My mamy wieczne życie. To nie jest życie, które trwać będzie na zawsze. Wszyscy mają życie na zawsze. W odróżnieniu od tego, my mamy życie wieczne, kiedy zaakceptujemy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Ale osoba, która nie uczyni tego, nie podda się Zbawicielowi. Taka osoba, która nie uwierzy Jezusowi, będzie w przyszłości w piekle i będzie tam egzystować na zawsze. Ale ta egzystencja na zawsze nie jest życiem wiecznym. Pismo Święte nazywa to inną albo drugą śmiercią. Śmierć, bez dodania inna albo druga, jest, gdy w dzisiejszych czasach miły brat lub miła siostra odchodzi do Pana, albo gdy człowiek umiera niewierzący. Jest to śmierć, o której możemy powiedzieć śmierć ciała. Mieliśmy niedawno takie zdarzenia tu wśród wierzących, jak kilku zmarło. Ich ciała złożone w grobie, ich duch wrócił do Boga. Natomiast życie wieczne jest zdefiniowane przez Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana, 17 rozdział, 3 werset, kiedy mówi on do Ojca, tego nazywamy to modlitwą pańską, Jana 17 rozdział, bo to jest jedyny moment, kiedy mamy przywilej zrozumieć, co Jezus mówił do Ojca. I on w tej modlitwie mówi, to jest życie wieczne, aby oni mogli poznać jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, któregoś posłał. Więc jeśli znamy Boga, mamy Boga jako naszego rzeczywistego Ojca, bo Pan Jezus Chrystus przyprowadził nas do Niego, jako Ojca Jezusa Chrystusa, którego On posłał, kiedy zaakceptowaliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela, mamy to. Mamy to życie wieczne, bo wiemy, że Pan Jezus umarł za nas, Pan Jezus złożył swoje życie za nas. Wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus umiłował nas. I wiemy, że Bóg posłał Go na świat. Ale pełne radowanie się tym życiem wiecznym będzie z Nim w chwale. Wtedy będziemy radować się Nim w pełni. Tu na ziemi mamy bardzo dużo rzeczy, które utrzymują nas w zajętości z dala od Pana. Są nawet tak ciężkie zajęcia, że potrafią nas trzymać z dala od zajmowania się Panem, nawet czasem cały dzień, albo nawet dłużej. To nie powinno mieć miejsca, ale to się zdarza. Ale powinniśmy cieszyć się naszym Panem Jezusem. Powinniśmy cieszyć się społecznością z Ojcem. I będziemy się tym cieszyć w chwale na wieki, na zawsze. Kiedy będziemy z Nim? Bóg przyobiecał to, zanim czas się zaczął. Kto dokładnie obiecał to, zanim czas się zaczął? Wiedząc, że w bóstwie mamy trzy osoby, Ojca, Syna i Ducha Świętego, oni wspólnie w Radzie Bożej zajmowali się tym. I zanim w pierwszej Mojżeszowej był stworzony człowiek, oni postanowili już nasze zbawienie, oni zaplanowali nasze zbawienie, zanim czas się zaczął. Oni obiecali. Pan Jezus zaoferował siebie samego. Oto przyjdę. W księdze napisano o mnie. Oto idę na świat spełnić wolę Twoją. Także w Izajasza, kto nam pójdzie? I odpowiedź, oto jestem, poślij mnie. A więc Bóg przyobiecał to. Bóg zaplanował zbawienie znacznie przed tym, zanim
stworzył jakichkolwiek ludzi. Można powiedzieć długo przed tym, przed założeniem świata. Przed założeniem świata nasze zbawienie było już zaplanowane, ale we właściwym czasie przyobiecał swoje słowo, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Dowiedzieliśmy się o Bożym planie przez to, że był on głoszony. W tamtym czasie, gdy Paweł pisał te słowa, nie było jeszcze spisanego Słowa Bożego Nowego Testamentu. Tu, w tej sali, gdybym zapytał, czy ktoś ma Słowo Boże, myślę, że prawie każdy lub każdy podniósłby swoją Biblię do góry jako dowód, że ma. Wtedy było to niemożliwe. Dziś mamy spisane Słowo Boże w wielu różnych językach przetłumaczone. Niektórzy z nas mają kilkanaście różnych tłumaczeń. Oczywiście poza korzyściami musimy wiedzieć, że to może być też niebezpieczne, bo są dobre tłumaczenia, ale są też złe tłumaczenia. Sami tłumaczenia są wykonane przez osoby, które wkładają do tekstu Pisma Świętego swoje własne przemyślenia. To niestety się zdarza. Także dziś mamy w telewizji różnych głosicieli na YouTubie. Niektórzy z nich są bardzo dobrymi wykładowcami Słowa Bożego i oni oferują czasem swoje własne studia biblijne, Biblię z studium biblijnym wszytym w tekst. To może nam pomóc w lepszym zrozumieniu Słowa Bożego. Ale niestety równolegle są takie komentarze przygotowane przez różne zwodnicze grupy, na przykład pentekostalne, czy specjalne wersje dla kobiet, specjalne wersje dla kogoś innego. Bądźcie ostrożni, bardzo ostrożni. Takie różne wynalazki są niebezpieczne. Bóg we właściwym czasie objawił swoje słowo w celu głoszenia, w celu zwiastowania. Wtedy byli to wcześni chrześcijanie, którzy nie mieli swoich własnych Biblii. Oni zgromadzali się razem na słuchanie Słowa Bożego. Tymoteusz był napominany tutaj wcześniej, w pierwszym liście do Tymoteusza, z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 4, werset 13. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania i napominania i nauki. Czytanie jest tutaj publicznym czytaniem. I Tytus, kiedy chrześcijanie zbierali się razem, mógł im czytać Słowo Boże. Powinniśmy brać ten tekst również jako zachętę dla nas do czytania Słowa Bożego osobiście, ale również wtedy, kiedy czytamy je wspólnie, gdy schodzimy się razem. Wtedy możemy się dzielić wspólnie myślami ze Słowa Bożego. Mamy obowiązek dzielić się tym, co Pan dał nam, ale czasami również Pan używa brata do głoszenia słowa. Tu w Tytusa czytamy o zwiastowaniu. Bóg jest tak dobry dla nas, że obdarował nas braćmi, którzy mogą wykładać, zwiastować Słowo Boże. Mamy Słowo Boże w swoim własnym języku. Możemy zrozumieć, co Słowo Boże mówi do nas. I Duch Święty mieszkający w nas, jak mówi Jan, macie ducha w sobie i on uczy was i nie potrzebujecie, aby ktoś inny uczył was. To oczywiście nie znaczy, że mamy prawo odrzucać nauczycieli, których Pan dał Kościołowi. Nie, w żadnym wypadku. Ale to oznacza, że jeśli masz jakąś osobę na odosobnieniu i ma ona tylko Biblię, to korzystając z tego wersetu możemy być pewni, że jeśli jest posłuszna Słowu Bożemu, znajdzie prawdę. Ale dzięki Bogu w społeczności możemy dziękować Bogu, że dał nauczycieli, którzy uczą Słowa Bożego i jest to dar Pana dla Kościoła. Tak jak tutaj mamy napisane, że Bóg we właściwym czasie objawił słowo ku zwiastowaniu.
które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego. Paweł odczuwał pełną odpowiedzialność, którą Pan powierzył mu. W momencie, kiedy światło słoneczne, jaśniejsze niż światło słoneczne, świeciło z nieba na niego, on usłyszał głos od Pana. Saulu, Saulu, dlaczego prześladujesz mnie? Możliwe, że przez to, że popatrzył na to światło, stał się ślepy przez kilka dni, ale też krzyknął: kim jesteś, Panie? Jestem Jezus z Nazaretu, którego Ty prześladujesz. To czuł wtedy Paweł. On nienawidził tak bardzo to imię. On próbował usunąć z ziemi naśladowców Jezusa. Pakował ich do więzienia, ale i też próbował zgładzić wszystkich. Właśnie jechał do Damaszku, aby to uczynić z innymi wierzącymi. Następne, co powiedział do Pana: Panie, co chcesz, abym robił? Te dwa pytania powinny być na początku każdego chrześcijańskiego życia. To drugie pytanie powinno towarzyszyć nam jako reguła przez całe nasze życie, aby poznać Pana lepiej. Tak jak Paweł pisał w Filipian, że on pragnął poznać Pana lepiej, poznać Go i moc Jego zmartwychwstania. Te słowa były napisane około 25 lat po Jego nawróceniu, a nadal on chciał poznać Go. Poznać Go jeszcze lepiej i lepiej. Na tyle, aby nawet współuczestniczyć w Jego cierpieniach. Paweł dużo cierpiał. Powierzony z rozkazu Boga. Paweł czynił to z rozkazu Boga, z rozkazu Pana Jezusa. To, co powinniśmy szukać każdego dnia w swoich życiach. Każdy z nas jest inny, ale mamy to samo zadanie: upodabniać się do Pana Jezusa. Mamy różne możliwości, jedni są starsi, drudzy młodsi, jedni są bardziej wykształceni, inni mniej. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest starszy ode mnie, teraz mam 84 lata, ale ten wiek jest naszym towarzyszem. Paweł otrzymał rozkaz Boga, Zbawiciela naszego. Pisze on do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. W dzisiejszych czasach wprowadzenia w listach nie są tak rozbudowane zazwyczaj. Po prostu jest adresat i odbiorca. Ten list do Tytusa został przez Boga tak pokierowany, aby pasował do Bożego Słowa. Ten list jest częścią inspirowanego Słowa Bożego. Jest dla nas, abyśmy mogli się z niego uczyć rzeczy dla nas. Moim życzeniem jest, abyśmy przez ten list przeszli w kolejnych dniach. Kim był Tytus? Galacjan mówi nam o Tytusie. Galacjan, rozdział drugi. Z tego, co wiem, teraz jesteście w studium biblijnym zborowym w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. W tym 15 rozdziale Dziejów Apostolskich znajdujemy, że apostoł i Barnaba wrócili z pierwszej podróży misyjnej. Spotkali się z braćmi w Antiochii. Zgromadzenie w Antiochii zostało opisane jako już istniejące w 11 rozdziale Dziejów. W tamtym czasie żydowscy chrześcijanie byli prześladowani w Jerozolimie i rozproszyli się. I u części z nich wykształciła się postawa: może nie będziemy mówić o Jezusie, skoro nas prześladują. Ale mimo to głosili słowo nie tylko Żydom, ale również poganom. Tak, również poganom, czyli nie Żydom. I wielu nie Żydów, czyli pogan, było nawróconych w Antiochii, rósł zbór. I gdy w Jerozolimie o tym usłyszano, wysłano najlepszych możliwych nauczycieli, wśród nich był Barnaba. Wysłali obdarowanego brata, obdarowanego człowieka, Barnabę, aby zobaczył w Antiochii, co się dzieje. Niesamowite. Poganie, zbawieni, szokujące. Czy mamy tu na sali jakiegoś Żyda? Nie widzę podniesionej żadnej ręki. Oczywiście Żydzi też mogą być zbawieni, dzięki Bogu, że mogą być. Bóg jest zainteresowany poganami. Barnaba spotkał się z Pawłem, wziął go pod swoją opiekę i przyprowadził. Obaj oni mieli zgromadzenia w Antiochii. Można powiedzieć, że nawet każdej jego wieczoru, ponieważ wielu chrześcijan w tamtym czasie było niewolnikami. Niewolnik nie ma takiego kalendarza, jak my dziś mamy. 6 dni pracy, 7 dnia odpoczynek, w sobotę koniec szkoły lub koniec pracy. To nie było w ich przypadku możliwe. Niewolnik mógł przyjść na zgromadzenie dopiero wtedy, gdy wykona całą pracę na dany dzień.
Dlatego w Dziejach Apostolskich 20 widzimy, że bracia zgromadzili się wieczorem na łamanie chleba. Tego, że wielu z nich, a być może nawet większość, była niewolnikami. Paweł, głosząc do nich, przeciągnął mowę aż do północy, dlatego że musiał głosić późno, ponieważ wielu z nich nie miało możliwości przyjść wcześniej. Nie mam zamiaru dzisiaj przeciągać do północy. Są rzeczy, które dziś są inne niż w tamtym czasie. I gdy czytamy słowo i wykładamy, musimy brać pod uwagę te różnice. Mamy też informację, że byli tam ludzie, którzy przyszli z Jerozolimy. Jest powiedziane, pewni ludzie przyszli. W rozdziale 11 czytamy, że oni przyszli. Najpierw w 11 rozdziale dziejów widzimy, że przyszli prorocy z Jerozolimy do Antiochii, a później w 15 widzimy, że pewni ludzie przyszli. I jedni i drudzy mieli różne poselstwo. I drudzy ludzie mieli takie poselstwo dla tych z Antiochii. Jeśli się nie obrzeżecie, nie możecie być zbawieni. Jeśli nie będziecie przestrzegali przepisów prawa, nie możecie być naprawdę zbawieni. Takie nauczanie, że musisz zrobić to lub tamto, to już jest religia uczynków. Aby być zbawionym, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Paweł i Barnaba w czasie tej podróży spotkali wielu osób, którym głosili słowo i były te osoby zbawione naprawdę. Ani jeden z nich nie był obrzezany. Jeśli byli to Żydzi, to już byli obrzezani w dzieciństwie. Jeśli to byli poganie, nie potrzebowali być zbawieni, nie potrzebowali być obrzezani. Wtedy powstał problem w Antiochii i komu mamy wierzyć, tym poprzednim głoszącym czy tym obecnym głoszącym? Są dwa różne poselstwa. Czy mamy wierzyć Pawłowi i Barnabaszowi, braciom, którzy usługiwali tak długo? Czy też tym nowym ludziom, którzy mówią nowe rzeczy? Wtedy bracia z Antiochii stwierdzili, my nie jesteśmy niezależnym zgromadzeniem. Nie jesteśmy sami dla siebie. Mimo, że jesteśmy na samym początku dziejów apostolskich, już tą zasadę widzimy. Ta apostolska doktryna później jest trzymana. Na samym początku drugiego rozdziału dziejów apostolskich widzieliśmy, że uczniowie trwali w nauce apostolskiej, modlitwach i łamaniu chleba. Wtedy bracia z Antiochii wysłali Barnabasza i Pawła razem z innymi braćmi do Jerozolimy, aby porozmawiali z apostołami i starszymi na ten temat. Po to, aby poznać, jakie są myśli Pana, jakie są Boże reguły. Tak, abyśmy wiedzieli, czy mamy być obrzezani, aby być zbawieni, czy nie mamy być obrzezani, aby być zbawieni. Czy mamy trzymać się przepisów prawa mojżeszowego, czy nie musimy tego robić. I wtedy oni poszli do Jerozolimy, byli tam, rozmawiali. Wtedy Piotr przedstawił jego doświadczenia w pracy misyjnej, następnie Paweł, a koniec Jakub. Jakub podkreślił, że to się zgadza z tym, co w Starym Testamencie Bóg powiedział. I wtedy zacytował Jakub ze Starego Testamentu fragment z Księgi Amosa. Jakub nie rozstrzygał pomiędzy faryzeuszami i Pawłem, tylko zacytował bezpośrednio fragment ze Słowa Bożego, które jednoznacznie wskazało na to, że Paweł ma rację. Jednoznacznie wykazał, używając pism Starego Testamentu, że poganie nie muszą być obrzezani. Aby być zbawionym, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Te trzy rzeczy z 15 rozdziału dziejów były powiedziane długo, długo przed ustanowieniem zakonu mojżeszowego, czyli nie jedzenie krwi, nie uprawianie cudzołóstwa. Te rzeczy, które w Dziejach Apostolskich 15 rozdziale były wymienione, Bóg nakazał już całemu człowieczeństwu na długo przed prawem mojżeszowym. Więc nie musicie zostać Żydami, aby być zbawieni. Paweł pisze to wyraźnie w Galacjan, rozdział 2.
Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokojomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Nawet Paweł kładzie nacisk tutaj na to, że chciał być poddany kontrolnej korekcie, gdyby upadł. Żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Nawet Tytusa, który był z Pawłem, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Tu mamy wspomniane, że Tytus był Grekiem, był poganinem. Paweł wziął go samego, wolno, jako taki test. Jeśli poganie musieliby być obrzezani, i aby być zbawieni, to wtedy Tytus musiałby również być obrzezany. W podobnym czasie Paweł wziął Tytusa samego w drugą podróż misyjną i Tymoteusz był obrzezany przez Pawła. Wiecie dlaczego? Tymoteusz pochodził z mieszanej rodziny. Miał ojca Greka, a matka była Żydówką. I Żydzi według ustaleń swojej Rady lub Sądu Najwyższego z kilka lat wcześniej ustalili, że jeśli matka była Żydówką, to dziecko jest Żydem. Kim jest ojciec? Ojciec nie liczy się w takim ujęciu. Jest ktoś Żydem, jeśli jego matka była Żydówką. My oczywiście wiemy, że ktoś, kto jest Żydem i się nawróci do Pana Jezusa, to już nie jest Żydem. Pismo Święte uczy nas tego wyraźnie, że Żyd, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, przestaje być Żydem. To, co tu widzimy, to Paweł wziął Tytusa samego, ale wcześniej lub lekko później obrzezał Tytusa, Tymoteusza. Tytus nie był obrzezany, Tymoteusz był obrzezany. Tymoteusz, mając greckiego ojca, nie był prawdopodobnie obrzezany jako dziecko. Wiemy, że Paweł dał bardzo dobre świadectwo o Tymoteuszu jako o dobrym żołnierzu Jezusa Chrystusa. Obrzezanie jest bardzo bolesną operacją dla dorosłego. Kiedy Tymoteusz przechodził ją, odczuł ten ból z pewnością. Bóg nakazał obrzezywać Żydom dzieci w wieku 8 dni, kiedy jest to zalecane przez Pismo Święte. Prawdopodobnie jest to najlepszy czas do zrobienia tego, również z biologicznego punktu widzenia. Możliwe, że jest nawet mniej bolesne. Ale Paweł, aby móc wziąć Tymoteusza ze sobą do synagog, zaliczanego do żydostwa, ponieważ jego matka była Żydówką, dla Żydów był dalej Żydem. Żydem, który nie był obrzezany według norm żydowskich. Taki nie miałby prawa wstępu do synagogi. I z tego prawdopodobnie powodu Paweł obrzezał Tymoteusza, ale nie obrzezał Tytusa. Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Tak jak w wielu pismach Pawła, tutaj również mamy łaskę i pokój. Kiedy idziemy przez ten świat, potrzebujemy miłosierdzia, łaski. Całkowicie potrzebujemy łaski Bożej. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy również mieli w piśmie teksty listów do osób indywidualnych. Boga i Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Zauważyliśmy już, że Paweł, pisząc słowa, które są inspirowanym Słowem Bożym, używa języka ludzi, do których on się zwraca. Mamy niestety takich, którzy twierdzą, że nie powinien w ten sposób używać języka, używając równocześnie błogosławionego imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ale on tutaj czyni to, co Pismo uczy.
Moim celem było dać tutaj wam wprowadzenie do tego listu, do Tytusa. Tytus jest bardzo ważnym listem. Jest on napisany przez Pawła do Greka, który był przez służbę Pawła nawrócony i który nie był częścią zespołu, który służył Panu. Często Paweł brał różnych braci do swojego zespołu i czasami Paweł wysyłał braci w różne kierunki, w różnych celach. Pan Jezus dał apostołowi Pawłowi taką odpowiedzialność jako właśnie apostołowi. Dałem tutaj takie dłuższe wprowadzenie do tego listu i nasz czas się już na chwilę obecną skończył. Pomodlimy się. Drogi Ojcze i Panie, dziękujemy Tobie, że możemy być tutaj razem, aby patrzeć w Twoje święte słowo. Dziękujemy Tobie za ten list do Tytusa. Wiemy, że on nie jest tylko do Tytusa, ale również do nas. Po około 2000 lat my również go czytamy z Twojej łaski. I Ojcze, my nie umiemy czytać po grecku, po hebrajsku czy po aramejsku, ale z łaski Bożej czytamy go po angielsku. Niektórzy z nas mogą czytać po nepalsku. Boże, dziękujemy Tobie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możesz do nas mówić w taki prosty sposób. Mówisz do nas w naszym własnym języku. Także możemy rozumieć Twoje słowo, że rozumiemy, co Ty do nas mówisz. Że rozumiemy, kim Ty jesteś. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje objawienie. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za te wszystkie wspaniałe rzeczy, które mogliśmy dzisiaj zobaczyć w Twoim słowie. I prosimy Cię, aby jeśli weźmiesz nas do siebie dzisiaj, albo jeśli nas nie weźmiesz dzisiaj, my, abyś, jeśli nas tu pozostawisz, jeszcze nie przyjdziesz po nas, to żebyśmy byli przez Ciebie dalej karmieni Twojego cennego słowa. Karm nas, prowadź nas, ucz nas, pomagaj nam. Ty znasz nasze wszystkie potrzeby. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją dobroć do nas. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.